W Poznaniu jesteśmy, no. No. Mam się witać sama? Tak. Jesteśmy w Poznaniu, idziemy na lumpy i ja się w sumie cieszę, bo nie byłam na lumpach od ostatniego razu nagrywania filmu o lumpach. Od 4 miesiące. No, to jest mój w ogóle najdłuższy czas niebycia na lumpach, więc jestem bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że wy też, ponieważ, no cóż, no chyba seria po całej Polsce na lumpy wraca. Może ty chcesz coś powiedzieć? Siema. Przyjechaliśmy do Poznania, nagrywamy lumpy. Trochę wam pokażę tutaj moich kryjówek lumpowych, a dokładnie jedną najlepszy, moim zdaniem najlepszy lump, który jest w Poznaniu i najlepsze rzeczy tam znalazłem. No i co? No i jedziemy, nie? Z koksem. Oliwia się troszkę wstydzi. I wstydzę się w ogóle. Nagrywania. Ale ogólnie idziemy do pierwszego lumpa. Pierwszy lump będzie... Ciężko mi daliśmy. Bo był tam. Tak. Second hand La Mode. Jest on na Świętym Marcinie. Jest piątek i dzisiaj jest chyba drugi albo trzeci najdroższy dzień, a rzeczy jest mało. Znalazłam akurat jedne spodnie, pokażę wam, bo nie wiem czy je wezmę. Made in Italy, więc dlatego się też zastanowiłam. I zobaczcie, że mają rozcięcia na dole. Widać, że są porządne. Ale ogólnie szału nie ma. To jest taki nasz jeden z popularniejszych lumpów w Poznaniu ogólnie. Moim zdaniem lump warto odwiedzenia, więc jak jesteście na Świętym Marcinie, to na pewno zahaczcie o La Mode. A zaraz zmierzamy do lumpeksu From London i on jest no dosłownie 200 metrów czy 300 obok tego La Mode. La Mode było tam, a lumpeks From London jest tam. To jest lumpeks nad Biedronką. Wystarczy wejść do środka, pójść po schodkach i tym razem nie będzie takiej stabilizacji, ponieważ w środku nie za bardzo lubię jak się nagrywa, więc musimy to zrobić tak, wiecie, sneaky. Bokiem. Jest mało, bo jest najtaniej. Ja zwykle po tej stronie nic nie znajduję, zwykle po tamtej, bo tam jest jakby osobny lump. Tutaj jest już mniej ludzi, bo ceny są też inne. Mamy 45. Jak tam? Myślę, że większość osób z Poznania zna ten lump. My tam nic nie znaleźliśmy. Było mocno przebrane. Ceny w jednym były niższe, w drugim wyższe. No ale ogólnie jakby spoko, ale lecimy gdzieś indziej, bo jestem głodna wrażeń lumpowych. No problem jest taki, że ten lump jest popularny po prostu i dużo osób tutaj chodzi, więc szansa, żeby znaleźć coś dobrego jest po prostu niska. Jesteśmy za Komodą Jeżyce. To jest lump, w którym ja nigdy nie byłem, Oliwia też nigdy nie była, ale to są te lumpy, które są cały czas tutaj na Dąbrowskiego na Jeżycach. Każdy w Poznaniu wie, że na ulicy Dąbrowskiego jest dużo lumpeksów. Dużo lumpów, my dzisiaj przejdziemy, no pewnie je wszystkie. Tak, więc zaczynamy od pokazać, Komoda Jeżyce. Dąbrowskiego 8 dokładnie. Jeśli chodzi o podsumowanie, no to nic nie znaleźliśmy. Niby troszkę bardziej wyselekcjonowane rzeczy, totalnie skierowane na kobiety, no. Ale nie dla nas. Nic ze streetwearów, z jakichś męskich, dużych oversize, nie. O, a ja ogólnie na razie nic nie znalazłem, Oliwia, tylko jedną koszulkę. Ja się nie nastawiam na duże zakupy, ja chcę iść na lumpy, pokazać wam, gdzie są fajne lumpy, a dla siebie kupić max 5 rzeczy. Okej. Jesteśmy przed lumpem Loka. Znajdowałem tu bardzo dużo rzeczy. Ale jak był to skandynawski lump? Tak. Wcześniej nazywał się skandynawski lump, ale pewna pani, która miała chyba 30 lat ten lump, stwierdziła, że go sprzeda i go wykupili.
Lecimy. Cześć. Hej. Co tam znalazłeś? Drugą koszulkę dzisiaj. Podoba mi się jeszcze bardziej niż ta pierwsza. Jest biała, a ja teraz mam zajawkę na biały t-shirt. Do tego lumpa polecam bić, bo jak już jesteście na Jeżycach, to podajcie do każdego, a ten jest moim zdaniem serio warty odwiedzenia. Kolejny lump Loka. Po prostu idziemy przed siebie i on był po drodze. Jak normalnie chodzę samemu prywatnie, to było dawno temu, to znajdywałem rzeczy, a teraz no, średniawa. No. My tu po prostu jesteśmy naturalni, tak? Jak czegoś nie znajdujemy, to nie znajdujemy. Ja właśnie nie znajduję w ogóle nic. Znowu duch. Nic nie znaleźliśmy. Kaska się zgadza, przynajmniej tyle, nie? No nic nie ma, naprawdę. Wiesz co jest? Quality time. Quality time z bliskim, wiesz? Tak naprawdę to możemy sobie pozwiedzać. Lumpy nam dzisiaj nie sprzyjają, no tak to bywa. No bo jeszcze mamy dużo lumpów przed sobą. Nie chcieliśmy wam pokazywać Vivę, ale jak coś to pójdziemy tam na samym końcu. Dobra, idziemy do lumpa tam teraz, tam. Nigdy w życiu tam nic nie znalazłem. A ja znalazłam. No to szacunek. Ja tam nigdy nic w życiu nie znalazłem. No. Ale w Awancie nie nagrywamy, bo tutaj panie są czujne i myślą, że każdy kradnie. Ja krótko byłam w tym lumpie, no ale on jest ogólnie mocno średni. Możecie go pominąć. Kasper kupił sobie tylko jakiś tam podkoszulek, ale idziemy dalej. Nazwy nie ma. Aha. Nazywa się Second Hand. Dalej lump, którym znalazłem jakieś jedną, dwie rzeczy maksymalnie. Jest ogólnie wysoko, w Poznaniu tak? Wygrywało Vivę. Jest wysoko. Ja tylko w jednym lumpie dobre rzeczy znajdywałem. Jest to mój tajemny lump. Do którego pojedziemy. Do którego pojedziemy. Stay tuned. Rozumiecie, no nic nie ma, taka posucha, że aż mi jest przykro. Dam wam profipa w tym lumpie second hand. I tutaj jest pani, z którą można się targować. Bo mój ziomek się z nią targował, ja też o tym nie wiedziałem. A mój ziomek się targował z nią w taki sposób, że nie wiedział, że się targował. Ej, chcę. Chyba pasta wraca, tak? Jak Kasper znajdzie jakąś rzecz w lumpie. Podsumowanko. Dobra, Kasper, teraz pewnie powiesz, że to jest najlepszy lump w Poznaniu, ale nie. To, że znaleźliśmy dzisiaj fajne rzeczy, to po prostu nie świadczy o tym, że on jest najlepszy, ale rzeczywiście dzisiaj był najlepszy. Dzisiaj były fajne rzeczy i pokażę wam rzeczy, które kupiliśmy. Co prawda przyznam się, nie targowałem się z panią, bo była jakaś nie w sosie była, tak? Tu jest ostatni lump, na który idziemy, taki na pięterku. Później jedziemy sobie na Górczyn, kto wie, ten wie. Tam jest Krauthofera, obok Leclerca jest lump La Mode, który się nazywa. A dokładnie w tym miejscu Olivia nagrywała randomowe ubrania. Randomowe ubrania, z których nagrałam TikToka, który był moim pierwszym wiralem. I chyba jeszcze ubieram brzydkie ubrania było. Tak. I tu też nagrywałeś brzydkie ubrania. No. Zawód influencer jest taki męczący. Witajcie widzowie. Olivia znużona. Dajmy to. Nie odgapaj od Ksajo, okej? To jest fan Ksajo Industries. Ksajo, ja fan jestem. Ja już nawet znam to wszystko, bo cały czas to oglądamy. No, ale ogólnie byliśmy w tym ostatnim lumpie. Nic nie znalazłem, był bardzo drogo. Dobrze, no więc jesteśmy na przystanku Krauthofera. Tam jest lump. Jesteśmy na Krauthofera, obok Leclerca. Jest to mój ulubiony lump.
ogólnie fajne swetry są. Na przykład taki. Oliwę nie jestem znalazła. Ja znalazłam chustkę. Ja znalazłem fajne spodnie. Znalazłem jedną fajną bluzę w kroju, drugą fajną bluzę, też czarną i koszulkę dla Oliwii. Tak, basiki widzę. No, same basiki, to są zajebiste basiki. Tak jak mówiłem, najfajniejsze rzeczy, jakie znalazłem tam były. Uważam, że na plus i jeżeli będziecie kiedyś mieli możliwość tam podbijać, to zapraszam serdecznie. Dzisiejsze lumpy już będziemy kończyć. A, bo zaczyna padać, a dwa, że AB. Jesteśmy już po prostu zmęczeni. Tak. A bardzo dużo rzeczy kupiliśmy. Okazało się, że pasa, która była przez kilka lumpów, naprawdę to było jedno wielkie kłamstwo i mega dobrze się dzisiaj jednak czujemy. Moje zdrowie psychiczne jednak jest na wysokim poziomie. Mega dobrze się jednak czujemy. Ja się czułam zajebiście od początku. Ja wpadłem w delikatną, ale taką mini presję. Dobra, widzimy się w domu na pokazywaniu ubrań. Tak, widzimy się w domu na pokazywaniu. Elko. Cześć wam, jesteśmy już w mieszkaniu i w sumie to już jest kolejny dzień i ja jestem w ogóle w stanie no make-up w ogóle natural, sorry. Zrobiliśmy Bartur po prostu po Poznaniu i... Bartur. Dobrze, to co, przechodzimy do pokazywania ubrań. Najgorsze jest tylko to, że ja nie pamiętam. Ja pamiętam. A. Zacznijmy od lumpeksu La Mode. To jeszcze na Świętym Marcinie? Tak. To było? To jeszcze na Świętym Marcinie, tak. Ja tam kupiłam t-shirt. Jest bardzo ładny, jest duży, zielony, sprany, ma fajną grafikę. Jest taki... I myślę, że to jest t-shirt dla nas na spółkę. Tak. 13,57. Tak, 13,57 kosztował nas ten lump. I kolejny lumpek, dopiero w którym coś znaleźliśmy, to był ten skandynawski, który był kiedyś. Ja się nazywał teraz jak? Loka. Tak, Loka. Loka. Mhm. I co? I no to coś i znalazłeś, znalazłem Loka. Tam ten t-shirt, który mi się strasznie podoba, serio. Bardzo mi się podoba jest ta grafika. Jest brudny, trzeba jest go wybrać. Jest brudny, no jest brudny. 5,96. No to fajna cenka, nie? Tak znaczy, że ci go będzie spoczko. Później byliśmy w tym lumpie obok rynku Jerzyckiego. No ja sobie kupiłem taką... W tym co mówiliśmy, że już słabe jest ubranie. Tak, tak, tak. I że tam nie powinno się nagrywać, bo panie są złe i myślą, że wszyscy kradną. No i ogólnie to wziąłem sobie taką zwykłą i kosztowała mnie 5 zł. Teraz przejdziemy do tego lumpa, którym kupiłeś kurtki. I za wszystko zadałem 90 zł. Lumpeksy w Poznaniu są głównie na wagę. I Kacper znalazł mi... Kacper znalazł mi takie workwearowe. Właśnie jak sądzę, jak się nazywał ten? To było już tam przy samym końcu, gdzie pokazaliśmy wam całego lumpa w środku. No to tam fajne rzeczy się znajduje. Tak, no i Kacper znalazł mi takie workwearowe spodnie, zielone. One są w miarę wąskie, nie wiem, jeszcze ich nie mierzyłam. Na pewno widzicie przebitki. Jeżeli będą po prostu zbyt szerokie, to zwęży je. Ale fajne są, mają naprawdę gruby materiał, ale te kieszenie po bokach dają fajny klimat. Takie joggery, mogę powiedzieć, ale to są joggery? Jakie joggery? Tu nie ma joggerów. Po prostu są cargo pantsy. O, właśnie. Ja tak, no tak, mają mega klimat fajny. Więc patrz. Wow. Kieszeń masz tu. No ja jestem zadowolona. Nie mam jeszcze takich spodni. Dobra, ja kupiłem ogólnie swoją zdobycz. W tym samym sklepie co Oliwia znalazłem super kurtkę. Na filmiku macie dwie znalazłem, ale ta wygrała tak naprawdę. Mega ładna. Workwearowa kurteczka. No śliczny ma kolor. Śliczny ma kolor, jest przyniszczona, ma fajny mega boxy krój. Jest dosyć cropped, tak powiedzmy. Ale no jest super. No i kupiłem sobie jeszcze płaszcz. Taki powiedzmy a la trench. Bardzo fajny sam płaszcz, jest bardzo taki klasyczny. Taki tak. Gładki, czysty, bez żadnych kieszeni. W kolorze ciemnego niebieskiego. Granatowego. Takiego granatowego. Jest dosyć długi, jest mega ładny. A w ogóle Kasper, jak tam twoje targowanie się z panią w sklepie, o której wytargowałem mniej 12 zł. Nie pamiętasz? Chciałam ci tutaj, wiesz... No dobrze. Okej, okay, to teraz przejdźmy do ulubionego lumpeksu Kacpra. Tak, ale później poszliśmy, nic nie znaleźliśmy, wróciliśmy na Gurczyn, na Krauthofera, La Mode. W jednym już byliśmy La Mode. Tak, i Kasper po prostu tam wpadł. Przychodzi mi z tyloma rzeczami, pokazuje, patrz ile rzeczy znalazłem. Tak, no. Ja w szoku, mi znalazł sweter, no to wam pokażę, nie? Sweterek jest niebieski, bardzo ładny. Jest piękny. Jest super na... no jesień się zbliża powoli, wracamy do szkoły. Tego nie widać dobrze w kamerze, tego swetra, moim zdaniem. No dobra, więc sweterek. I jeszcze do tego kupiłam sobie
serwetkę. Chustkę. Chustka numer jeden, czerwona, stwierdziłam, bo nie mam takiej w ogóle w swojej kolekcji, a ja bardzo lubię takie chustki, bo noszę sobie je na głowie jako opaski i ta się super nada, bo jest taka, ma taki szorstki materiał w miarę i będzie się lepiej trzymać na włosach. Nie. I za te dwie rzeczy, bo kupiłam jeszcze jedną, ale osobno, bo zobaczyłam ją na samym końcu. Ta osobno kosztowała 80 groszy chyba. 30 zł, 25 groszy dałam za te dwie rzeczy, no i jeszcze, no, a nie, żartowałam, za trzy rzeczy dałam 30 zł, 25 groszy, ponieważ kupiłam sobie jeszcze coś takiego, jakby to jest taki crop top po sweterek i nie wiem jeszcze, czy będę w nim chodzić, ale jest słodki, jest po prostu mega słodki. Nie, no jest ładny, ja bym w nim mógł chodzić. No dobra, więc jeszcze przy wyjściu do wspomnianą kwotę 80 groszy kupiłam chustkę kolejną, bo ta jest słodka, jest taka różowa, w takiej kwiatuszki i też ma fajny materiał jako chustka na główkę. To tyle z moich zakupów. Też mam coś fajnego. To Oliwia mi kupiła fajny list. Kupiła łóżka i to było tam. Będę mu. On taką łóżkę. A ja kupiłem co? Kupiłem dwie bluzy w kolorze czarnym. Tak jak wam mówiłem wcześniej, dużo basiców tam jest. No i co? Jest czarna bluza w boxy kroju. Fajna, duża. Kosztowała mi dwie dychy. No i kolejna bluza czarna, tylko że hoodie. Też w fajnym kroju. Też bardzo fajna. Też kosztowała mnie 2 dychy. No i tyle. Zróbmy małe podsumowanie. Lumpy w Poznaniu są drogie. Zdecydowanie, lumpy w Poznaniu są drogie, ogólnie lumpy są coraz droższe i bardziej się opłaca teraz kupować na Vinted, jeżeli mam być szczera. Vinted jest teraz jeden wielki lump. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie i napiszcie nam w komentarzu, jakie miasto mamy odwiedzić. Dokładnie, przyszłe. I widzimy się już w kolejnym filmie. Tak. Pa! Trzymajcie się, pa.